Valkyria Run. Raczej ostatni stream, chyba że się tego nie uda dzisiaj zrobić. W sensie ostatni stream z GOWA. Przed Ragnarokiem. Partiatik! Live! Ale co XD? Uda się, troll? Ja też tak myślę. W ogóle mamy 40 godzin w God of War. Cześć, ona jest tam, gdzie raz poszedłem, tak? Na test. Obok giganta. Ja dopiero zaczynam. Widzowie, ja zaczynam dopiero. To jest run się dopiero zaczyna. Ok. Lecimy. Hej, ja mam już respa u niej. Dobra, widzowie, zaczynamy. Pierwsza. Na test. Raz się z tym biłem, ale nie pamiętam, czy to było silne. Promień? Warto to porcie miał czy tym? Ja mogę to blokować? Gierka za głośno? Będzie dobrze. Ty, które ja mogę blokować, a które nie, bo nie wiem. Dla Ikara to skrzydła urywane. Będzie druga faza? Dobra, rozpieprzone te walkirie. Pomogliście mi się wyswobodzić. Macie moją wiekuistą wdzięczność. Ale moje siostry wciąż są uwięzione. Weźcie mój hełm. Znajdźcie je. Uwolnijcie. Los wszystkich walkirii spoczywa w waszych rękach. Słyszę kruka. Dawaj, hełmik. A, cały łeb wziąłem. Nie, to jest hełm z mordą? Jakiś lód wyleciał. Może coś do ulepszenia jaku będzie. Wszystkich walkirii. Poważna sprawa. Delikatnie mówiąc, chłopcze. Co o nich wiesz? Dobre pytanie, ale odpowiedź nie będzie prosta. Wiem więcej niż inni, ale ich historia wciąż jest spowita tajemnicą. Moja własna przygoda z walkiriami skończyła się więzieniem. Migasz się od odpowiedzi głową. Jak mówiłem, bracie, to skomplikowane.
Nie wiem dlaczego, ani w jaki sposób stały się tak plugawe. Ale może jeśli uwolnimy jeszcze kilka. Mamy znowu z nimi walczyć? Mogę ulepszyć i ten. Los wszystkich walkirii, chłopcze. Bardziej godne zadanie nie istnieje. Nie będzie łatwo. Do tej pory jakoś się tym nie przejmowałeś. Tak, trzymaj, bracie. Spoko, fizowaty, spoko. Dobra, jedna już jest. Ulepszę sobie i kupię kamień przed drugą. Znaczy, chyba mogę coś ulepszyć, tak mi się wydaje. To będę miał 8 level. Dobra, druga. Gdzie ona jest? A tutaj. Mam tam te typę. Poczekaj, że mnie tepną najpierw do ulepszenia. Tam chyba ulepszenia nie będzie, to najpierw na środek dam. Przyciszyć grę? Za głośno jest? Co ty ględzisz? Nie no, za cicho dałem. Dobrze? Spoko, wizowaty. Zobaczę, czy mogę ulepszyć, ten miał 8 level. No to do roboty. A ja mogę znowu te zrobić. Dobra, pokaż. Nie. Dobra, lecimy. Druga walkiria. Na 9, tak? Na razie 1 na 9. Z tego co ja rozumiem. Bo w moim oldge umyślę. Pytałeś się wczoraj, czy ona nie może ożywić Baldura z powrotem? Właśnie ci gierka odpowiedziała. Cześć, bo nie słuchałem. Co mówili? Czytałem czat wtedy. Co mówili? Odpowiadaj. Kurde, kamienia nie kupiłem. Dam radę bez kamienia? Nie. Chyba, że oni tu są. Dobra, tepniemy tu zaraz powrotem. Wezmę kamień. Ile już tych ptaków? Jeden na razie. Dopiero się run zaczął, bo oglądaliśmy YouTube'a. Ty, a wiesz co? Może dla syna kupimy coś, bo on chodzi w łachach. Robić coś dla ciebie? Kupić to? W sensie zrobić? A ja to chciałem. To. Co? Niewielkie rozmiary to naturalna ochrona. Mniej do bicia. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? No z Baldurem może zrobić tak samo jak z Mimirem. Nie będzie żyć, ale będzie jak żywy. Aha, dobra. No ale w sumie już tak zrobiła wcześniej. Niby żył, był nieśmiertelny, ale nic nie czuł. I mu psycha siadła. Kupiłem kamień, kupiłem, zobacz. Widzisz? Ej, dobrze wam działa gierka? Czyli się nie ma lagu? Za mną. Przepraszam. Tu jak robię, to są lagi czy nie? Nie. Dobra. Ten podgląd na OBS-ie jest zbugowany trochę. Walkiria, trzeba jej pomóc. Nie śpiesz się tak. Jasne, pomogę. Czy jesteśmy gotowi na starcie z takim wrogiem? Tak. Ja na pewno. A no, ja też.
jeśli chcecie wiedzieć. O kurde. Ona ma ludzi. Ona jest chyba mniej tanki. To ma mniej kapra. Kurde, co to jest? Mordę. Ta była słabsza. Chyba ze stamtą po prostu gówniano zagrałem. Może tak być, tak jak wczoraj na arence. Że też na słabej padłem jak i debil. Dziękuję za uwolnienie mnie z tej postaci. Jestem wam wielce wdzięczna. Co tu robiłaś? Ja... nie wiem. Umysł... jak nie zawodzi. Roxtul ab Valkyrs. To ostatnie, co pamiętam. Że co? Valhalla czeka. Muszę wracać. No ładnie, ładnie. Może da coś do ulepszenia seta, typu oszcz. Roxtul ab Valkyrs. Co to takiego? Rodzaj komnaty obrad ukrytej w Midgardzie. Walkirie potrzebowały miejsca do rozmów z dala od wścibskich oczu Odyna. Sądziły, że to dobra kryjówka, ale wszechojciec ty, to jest wszystko, to co moje? Przysłowie. To ja to aktywuję. Podobny do mojego. Gdzie to jest? Nie tak daleko od drogi do Wiuta Tamura. Wejście jest na lewo od dwóch posągów wioślarzy. Jakoś zapomniałeś o tym wspomnieć. Nie sądziłem, że urządzimy sobie polowanie na Walkirię. Zrobimy się tam czegoś o Walkiriach? Ta komnata była dla nich wyjątkowo ważna. Znajdziemy coś. Siema, siema. Zdania. No. Witam, widzę, witam. Dobra, ładnie. Dobra, lecimy dalej. Czekaj, do portalu pójdę najpierw. Trzecia Walkiria. Nie, czekaj, był tam. Dawa moka, czemu Sadek? Właśnie Giga Gladge. Giga Gladge. Tutaj? O jest. Trzecia Walkiria. Słaby baton Kizers nie jadłem, ale słyszałem też opinię, że jest taki se. Że lepszy famę. Ale nie wiem, jak batony to wiem, albo Marsa, albo Trzybita i luj. A i tak rzadko batony wpieprzą, bo tak to lepiej kupić tak. Milka 300 gram Oreo i zjeść jak batona na raz. Ha ha.
Grzesiek? No też grześki dobre. Ja lubię najbardziej z grześków tofi. Albo orzechowe, ale chyba tofi najbardziej. Ale dawno nie jadłem grześka. Kolejna walkiria. Szmato. Ocalimy ją, prawda? Jeśli masz na myśli oderwanie jej skrzydeł, to pewnie tak. Dosyć, uciszcie się. To ja tu podejmuję decyzję. Gigachad. Szykuj się. O kurde, ona ma czerwone. O kurde, co się dzieje? Ty, jest przeskok. Dzięki. Jejka, nie zrobię. O ty szmato pieprzona. Dzięki Sokolosiu. Ty, jak z gówna na takie coś skoczyła nagle Walkiria? No gdzie ona jest? Ej, no szmato, nie widać cię! Dobra, bo zlekceważyłem je. Zlekceważyłem przeciwnika. Lekcja pokory. Lekcja pokory to była. Ale nie wiem, czy ja tego nie wybiję. Jak to mnie uderzyło? Co się dzieje? Ty! Spory zasięg ma szmata. Aha, fajnie. Fajne gówno. No nie mogłem przerwać tego nawet. Ty, parchu w dupę. A ona strzela. Ty, ale rozumiesz, że ona mi zbiła tyle HP? Czemu jak kastuję skilla, to ona mnie bije? Nauczy się przycisków do skilla Fury. Jako, że dodałeś ich kilka. Nie opłaca się. Ja ją tym robię, only. Kupię szmatę. Jak?
Tak! Ty jesteś w dupę parchem. Ty, niezły skam to jest. Zobacz hitbox rączki. Ty, hitbox rączki 400 metrów. Nice. Jeprze ty grę. Laser to sobie mogę w dupę wstrzelić, żeby zrobić wulkan z saletry. Pieprzę twój laser. Wypieprzam ten laser. Ten laser to jest taki szczoch. Przysięgam. Nie, to jest broken. Dobra, tajna taktyczka, powrót. Ale ty szmatą jesteś, serio. Jak ja to odpaliłem? Malutkę. Nie! O co chodzi? Czemu ona mnie tym uderza? Żeby unik! Gdzie ten park? Ty! Szonie! Pieprzony szon! Wow. Ty, skończyła mi się furia i mnie zonshotowała. Pierwsze to. Rób unik w prawo. Słuchaj, z prawej to ci mogę liścia sprzedać, ty. Za te rady z dupy. Ja nic? Rób te kroki!
Ale ty szmatą jesteś, parchatą. Po co ja wziąłem kamień, żeby stracić więcej HP? Powie ktoś, czemu ona jest parchem? To ja może ją ostrzami powinienem robić. A, mieli far, dokładnie, synek. Wypieprzaj. Lachonie zapieprzony. Laserek? Ta, poświecić ci laserkiem, jak twój stary będzie pilotował śmigłowiec? Co ja pieprzę? Nieźle. Tak? Ty, a padniesz, Lawida? Ja chcę laser! To jest twój laser. Jak jeszcze raz mi napiszesz użyj laser, szmato, to cię spalę jak mrówkę. Pod lunetą, czy tam lupą. Dobra, muszę się trochę... To jest 21 dopiero, można trochę... Dobra, ostrza teraz. To lepsze. Ty, kumasz, że szmato cię nie widać? Ale że ona nowe combo wymyśliła teraz? Czy się inaczej grała? Zobacz! Ona nowe kompa wymyśla! Uczy się szmata. Niezły park. Czemu? Uważaj!
Guma, że cię szmato nie widać? Ale czemu nowe wymyśliła te? Fajnie, że szmata mi wbiła full ten. Nie no, nie wierzę, co minęło. Ja pierdzielę. No nie mogę się ruszyć. Ale przysięgam, że ta jest zbugowana. Następną zrobię za pierwszym. Laser, a możesz tego w dupę włożyć? Nieźle buget. Nieźle zbugowana była, przysięgam.
Nie, laserek kikuje z ekwipunku. Aaaa! Wolność! Klątwa zdjęta! Cóż za cudowny trzecia, dzień! Trzecia w laglu. Głośniejsza niż ostatnia. Powiedz nam proszę, dlaczego byłaś w tej postaci? Czemu walczyłaś? Niestety nie wiem! Dusza Walkirii nie może pozostać czysta w materialnej postaci! Nasze miejsce jest w świecie duchów! I tam się właśnie udam! Żegnajcie! Nie, ja kikuję laser, w dupie mam to. Pieprzony laser. Znowu się uparł? Ty się uparłeś na laser! Zaraz cię laserowo z czatu wytnę. Porypany jesteś? Uparł się, bo nie chce grać jak ty? Zaraz ci gonga zapieprzę. Ty coś wiesz. Chłopie, ten laser jest useless. Ja go dodałem na początku gry i go dwa razy użyłem. A wirek używałem co minutę. Kikuje ten laser spieprzony. Przecież to jest gówno pieprzone. Zapieprzony laserek. Biorę coś, co ma mało cooldownu, typu ten rzut. I będę go używał. Tak? Boję się nowych rzeczy, użyłem dwa razy. No użyłem i jest gównem ten laser, rozumiesz? Twoją matkę użyłem więcej razy. A dobra, Boże. Już mnie ponosi. Spokójmy się. Już nie będę kończył tego, co miałem powiedzieć. Po prostu utnijmy temat, dobra? Wiem wiele, że... Dobra, ta jest silna, czy za pierwszym ją zrobię? Nie wierzę, że... Dobrze, Krewin. Laserek to jest gówno, no. Widzowie, czy to most Frey? A, bo ja tu wejść wtedy nie mogłem, bo syna nie było. No dobra. Ile Valkyrie? 3. Te od najtrudniejszych lecę, więc powinno być łatwiej. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie. Ale ta była serio ciężka, bo miałem. Generalnie miałem buga na ekranie. Widzieliście to, czy na OBS-ie nie było widać? Generalnie miałem jakby czarny pasek po środku. Taki, że nic nie było widać. Musiałem na czuja grać. Taki blind gear. Ale to mogło nie być widać. No, musiałem tak naprawdę z zamkniętymi oczami ją zrobić, no ale była łatwa. Tylko 6 deadów. Coś było? Mówię. Nowy okaz do kolekcji. Myślę się o odwrocie taktycznym? Jakim odwrocie? Zaczynamy? Na mój znak. Zaczynamy i luj. Cześć, jaki ja skill wziąłem? Ja go nie testowałem nawet. Pierwszy raz w życiu go gram. Oddaję czy nie? Struma! Kurde w dupę, co jest? To skąd ja mam dać skille? Tego moba. No co jest, ty abuserze zaprzony! Czy gówno gra, serio? No. Rozumiesz, że... F. Będzie dobrze. Nie będzie. Ja jestem w furii! Gdy miałem nie drzeć się, ale sergo, no w dupa. Super, super, abuzuj dopóki mnie nie złapiesz, fajnie.
gówno. Przecież... To się da uniknąć w ogóle? Kurde no! Ona nie powinna mieć tego skilla. No jak mam to uniknąć w takiej odległości? No co ty szmato, nie porypało ci się, tak? Nie, pieprzone to jest po prostu. Jest po prostu pieprzone i tyle. Przecież z takiej odległości to ja nie mogę! Ładuję cię jak stary matkę, znaczy się... No jak jestem w furii! Ale rozumiesz, że się przed tym uniku nie da zrobić? Co się w ogóle stało? Ty mam po prostu jeszcze tego pada Zara, no nie mogę. Dobra, musisz się opanować, jest 22. Synek, jak Zara nie strzelisz krukami, to się strzelę karczyko. Porypało cię ty szmato? O! O! Dajemy do szkółki. Ale ona laci, przysięgam. Ona jest 10 na 10, ale tylko popieprzoną szmatą rotą. Rota. Nie będziesz mi pluła w twarz. No i pluje mi w twarz. Synek, co ty na to, żeby ich zamknął ryj? Aloj! Jak już odpaliłem, to lecimy. Ta, zamkniesz ryj? Ej, niezły bóg. Przysięgam, że to są bugi, no! Dasz to zjeść? Na co mam przysięgnąć, żeś uwierzył, że to bóg? Napisz szczerze. Na laser! O kurde! Na laser! Dobra. Nie. Przysięgam na laser, że to był bóg. Na laser. Synek dobrze mówi. Synek mnie rozumie, wy niestety nie. Let's go.
Kładź się spać, Rota. Rota, to spania ty szmaty. Koniec, koniec plucia w twarz. Ez. Uwolniłeś mnie. Kto ci to zrobił? Pamiętam jedynie ból i moją królową. Ona... Dzięki, rozrzuciciel. Ale czemu? Sigrun. Muszę już iść. Muszę ją znaleźć i odzyskać pamięć. Dobra, już generalnie ogarniam. Teraz robimy za pierwszy bok. Ok, na laser, na laser. Twoja królowa chyba naprawdę za tym stoi. Ano, kiedy ją widziałem, była obca. I nie chodzi mi o jej cielesną postać. Była bardziej chwiejna. I próbowałem z nią rozmawiać, ale przyszła tylko się pożegnać. Zwiedziłem. Przykro mi. Znajdziemy ją. Nie wiem, czy ona tego chce. Nie mogę zrozumieć, po co by to robiła. To nie ma ani krzty sensu. A jeśli to jej sprawka? Czekaj chwilę, Kratos. Ty to lepszy niż moje? Zobaczymy, za co się to ulepsza. To ją powstrzymamy. Trzeba uwolnić Walkirię. Tylko my możemy tego dokonać. My? No, a kto będzie osłaniał tyły? Dobra, cienka była jak... Mówi się, że cienki jak co? Bolek? Dumek bolek. Jak chleb? Co? Kruka, a już. Jak this? This jest cienki? W sensie... Gdzie on jest? Nie no, pierwsze to senpai. Lecimy z bomby na nią. Cześć, przyjechałem. Przeczyścisz mnie laserem? O, bo to jest laser, no. To ma sens. Ja już obsrany. Gdzie syn? O Jezu. Ja nic nie widzę! O Jezu! O kurde, co ona robi? Musisz? Jak się to omija? Dwa razy lewo? Tak. Co ona robi? A. Jaki ogień, to jest lód, synu. Głowa to jest lód. Biegnę do ciebie. Będzie dobrze. Będzie dobrze, a raczej jest dobrze.
O kurde, ale mi wbiła. Wydaje się łatwiejsza od tamtej. Ej, łatwiejsza jest niż tamta. Tylko tu Fury nie mam na start, jest minusem to. Czekajmy na syna. Pierwszy muszę robić jeden. Ogień? Tynek jest upośledzony. Oddawać go? Robię to, co zdecyduje Instagram. Oddać syna do bidula? Co ja pierwsze? Odejść? Fajny gówno. Gówne, pieprzone gówno. Zbić mogę ją? Ty... Jak jeszcze raz mi napiszesz rzuć kamieniem... Ty, a na kolkę ją napieprzyć, da się? O, tak! Jak tam szmato? Stajesz już? Kamieniem rzuć, a wybić ci szyby w maluchu. Tak? Dobra. Jak czerwone? Pierwszych czerwonych, tak szczerze. W sensie ataki. Tym dalej góry. Targę. O kurde, wpieprzyłem. Wziąłem HP czy nie? Yeah.
Łap. Siema. Siema. Zaczęło, że widz napisze, że da się blokować żółta. Pomocny widz. Wiesz, bo ja czasem zapominam. Wiesz, jak to jest z pamięcią w tym wieku, nie? To trochę jak stary RAM w kompie. Nie oddaję. Dobra, ta to była smata, tak szczerze. Ej, ta była dużo prostsza niż dupa nawet trzecia. Ed? Wolność. Tak. Jesteś wolna. Moje siostry. Ale co, Mario? Czy też podzieliły mój los? Tak. Co to za chamskie pytanie z emotką Mario? Jesteście bardzo mężni. Powodzenia. Valhalla czeka. Obaj? Ja nie mówiłem tak. W sensie, może pobocznie tak powiedziałem. Ale dla mnie to jest seria. Nie da się ocenić, co jest lepsze. To jest całość. Ej, łatwa ta szmata była. Przeciwniczki. Dzięki widzu, co napisałeś, żebym blokował. Większość rodziców chce, żeby odbijał. Dzieci się wysypiały. Jesteś mądry. A, to jest to samo, co w tym. Możesz się jutro nie odpalać, bo nie chcę. Tak? A mnie interesuje, co ty chcesz. Dzisiaj do wanny wejdę, nawet jak nie będziesz chciał. I co zrobisz, szmaciarzu? Pytam się. No pytam, co zrobisz? Nie ma tu skrzyni? A co tutaj teraz będzie? Nic? Ej, ale ona serio była cienka, ta Walkiria. W sensie, bardzo łatwo były te kontry na niej. Boże, cieszę się, że się udało tak łatwo ją, bo bardzo się bałem, że z tą głową będzie najtrudniejsza Walkiria, bo będzie mało czasu. Ale rozumiem, poka, niezła kontra na mnie. Ej, dobrze idę czy źle, bo się serio zgubiłem do tej Walkirii. Dobrze idę? Ona jest... Ty, czemu ja do niej TP-ka nie mam? To nie było łatwe. Było. Pamiętasz, jak podczas budowania piramid pożyczyłem ci 2 złote, możesz mi oddać w postaci VIP-a? Nie mogę, bo mi trzech nie wol... Znaczy się... Trzech pracowników mi zgniotłeś kamieniem. Lul. Byłem przy tym. Ty, to nagle wychodzi, że wy jesteś jacyś starzy jak ja? Nice. Siema, jestem nowy. Robisz tu jakieś dziwę? Ja na malucha, no. Jak kupisz suba, to jest szansa na wygranie malucha. Ale czy chodzi o auto, czy o... To się okaże w losowaniu. Dobra, ciężka jest ta, czy nie? Niech zgadnę, jest tu Walkiria. Tak. No i będziemy walczyć?
Mamy tu uwięzioną duszę. Cicho, głowo. Mała arena dość. Co ona robi? Mamy nowe? Ja nie widzę jej skilli. Nie widzę jej skilli. Nie widzę jej skilli. Nie. Też się tak da. Zrobiłbym ją za pierwszy, jakby wiedział, co ona ma za skilla. Ona jest cienka. Pewnie. Dobra. Muszę uciekać od tego tych u bliźniaków, którzy nie byli podobni. Tak zrobię. Ja pierdzielę, ja nic nie widzę, no. Już idę. Wszystko dobrze? No nie da się przed tym uniknąć! Nara. Gotowy do akcji. Policję, wstawaj! Wiecie, chcę kurwa złagać! Dzięki bardzo, Mietek. Kojarzysz to uczucie w lato, kiedy żar leje się z nieba, a ty czujesz się, jakbyś był w Afryce, stąpał po rozgrzanym asfalcie, a stopy wtapiałyby się jak w gówno po kostki? Więcej niż BORT. Ale co ty piszesz? Dziękuję bardzo. No jak jest gorąco, to jest lipa, racja. Wolisz rotę czy laser? Ja mam prawo woleć to, co wolę. Dobra, jest. To jest jedyne, co mogę robić na nią? Ja pierdzielę. A wy kojarzycie to uczucie, co widz napisał? Ja nie wiem, kiedy ona robi to, kiedy srami na klatę i kiedy co. Rusz się! Wszystko u ciebie w porządku?
Dobra, test. O, nice. Ale czemu ty to robisz? Gucie lepszy, on by już... Gucie by nawet tu nie dotarł. Ale czujesz gówno? Myślałeś o odwrocie taktycznym? Nie no, muszę ją toporem. A to jak mam zrobić? A nie, bo to mogę odejść, dobra. Nie, nie leci. Znaczy nie, no leci, ale słabo. Pieprzyć HP. O, za wolno. Ten hit jest irytujący. Nie wiem, czy da się go jakoś skontrolować. Kamieniem pod koniec furii. Zabiudzi. Kurde, nie to, przecież to się kontruje. Wszystko u ciebie w porządku?
ma to? Kurde, ale tępy jestem. O. Chamsko. Kurie miałem. Takie. Aha. Fajnie, że na tyle mnie uderzyła ty. Ja pierdzielę, ale lakierek. Jeśli odsłoni tarczę, uderz ją swoją? O, w sumie rację, mam przecież ten. Rozbicie blok. O kurde, nice. Dzięki widzom. Ostrożnie! A zamkniesz ryj? Park. Fuck. Co ty piszesz? Dobra, zrobię. Trzymaj!
kurde, prawie. O! A, to to! Myślałem, że to łokciem jest. W sensie, nie łok... na, łokciem. On z tego, sopla. A to zaraz. A ona łatwa. Ej, najtrudniejsza nadal była czwarta, nie wiem czemu. Fizomaty oskamował, mi się wydaje. Się okazało, że tamta była najtrudniejsza. Dziękuję. Jestem wolna. Ale dlaczego tu tkwiłam? To sprawka twojej królowej. Ale czemu Sigrun miałaby nas uwięzić? Nie wiem. Właśnie próbujemy rozwikłać tę zagadkę. Czy wiesz, dlaczego mogłaby się do tego posunąć? Nie. Bez Walkirii wojownicy poległi nie trafią do Walhalli. Helheim wypełni się tysiącami niespokojnych zmarłych, a Midgard utonie w morzu mściwych dusz. Nic nie stanowi większej hańby dla Walkirii. Muszę iść. Spróbuję temu zaradzić. Dobra. Żegnajcie. Dzięki Fubu, 2 lata każdy powinien tyle spędzić z idole. Dzięki. Doceniam, że mogłem spędzić z idolem, czyli Lord Fubu Player 2 lata aż. Mam nadzieję, że kolejne 2 przed nami. Chyba masz już swoją odpowiedź, Bobo. Królowa walczy z Odynem. Uwięziła Walkirię, żeby go rozjuszyć. Sigrun nienawidziła Odyna, to fakt. Jej rola, ta święta powinna. Czy naprawdę porzuciłaby je, żeby napsuć mu krwi? Ja w to nie wierzę. A ja tak. Nienawiść zawsze zwycięża. Odnajdźmy królową. Trzeba ją powstrzymać. Ano, nie przejmuj się. Sigrun sama się doigrała. Szkoda, że... No, nie ma się co rozdrabniać. Jak ją znajdziemy? Obawiam się, że nie wiem. Cześć. Ale moje dalej bardziej to lubię. Wszędzie, w każdym świecie. Znajdziemy ją. Musimy. Cały Midgard na nas liczy. Która teraz będzie 7 już? Parku. Walheimie. Zobaczymy, na razie powoli je robimy. Nawet kamienia nie zużyłem. Taka cienka była. Siema, drak. To była tu obok, nie? Kolejna. W Alfheimie, chłopie, w Alfheimie ja rozpieprzyłem dawno temu, ona była cienka. Jak co, nadal nie wiem, bo nie wiem jak się mówi. Ale cieniutka była szmata. Chłopie. W tym Alfheimie to ja już dawno ją rozpieprzyłem. Chociaż nie, no, z ilości deadów wynika, że była silniejsza niż ta teraz, ale... Nie ten. To już przesada. Nie było. RB jest finałowym bossem. RB? Pato. To jest RB, to zielone. Nie no, żarcik oczywiście. Albo nie. Ej, ono ma mało HP. Co na razie. O nie. A! Ona ma...
to w dupę jest? Zabiła mnie. Dużo DMG ma, za to mało HP. To i za coś. Zrobię za pierwszy. Uważaj! Dupa jest. Bo ja nic nie widzę, tak ma być. Ciekawe ma skille, bo nie pokazuje, że ich używa. Ale ma mało HP, więc powinno łatwo pójść. Ta render distance za niski, masz rację. O kurde, jak? Ja pierdzielę, co chamo. No nie widzę, kiedy ty bijesz. O co chodzi? Kaja pod asasyna? No trochę ta. Nie pokonał chyba, kurde, no mało ma HP, ale te skille są mało widoczne bardzo. Unlucky gówno. Ja pierdzielę, jak akurat RNG dało ten hit. Jakby inny hit zrobiła, to bym wygrał. Sadnie.
Ty, bo ja nic nie widzę. A ja za blisko tak. Obije bardzo. A! Nie, no nie da rady znowu. Tak close jest cały czas. Mieli fart. Kurde, w dupę, nic nie widzę. Ja pierdzielę, to będzie red. Ja pierdzielę, nie mogę. To ona jest tak cienka w dupę. Ale ten skill ze ślepotą tak mnie niszczy. Ja pierdzielę, to już można zaliczyć rano do porażek. W porządku, bracie! To już nawet nie ma co wstawać. Toporem jak chce dym, no można spróbować, jako że on jest szybki, no to musiałby też toporem grać. Tego dymu da się odbiec, bo wcześniej odbiegałem. Aha, nie da się, tylko miałem fart. Ojcze, za chwilę zginiesz! Ten synek. Tatuś musi umrzeć, żebyś ty mógł żyć. No to mamy niezły klops. Ta gra na Enebie, tak. Jest tańsza o nie 5-6 zł niż na Steamie. I ja ją tam zakupiłem. Co jakbym tymi strzałami grał? Nie, no chyba go. Ostrożnie! Kurde no! A ty szmatą jesteś. Dobrze?
Ale nie, dobra, nie próbuję tego, bo to nie wychodzi. Ona ma pieprzorowa 3 skille, jak skacze do góry i nie wiem, który to który, rozumiesz? Szary bury. Srury. Jak robi atak blindkę, to musisz się odwrócić? Co ty gadasz? To zadziała? Nie wiem, spróbuj, ale ty mi chyba trolujesz, Giga, nie? No i co, nie wyszło, bo się nie odwróciłem, może dlatego, ale luj. Ej, rzeczywiście ona tym blindbie nie zadaje DMG. Może to serio zadziała? O kurde, to nie to. Zadziałał, nie wierzę, więc mnie strolował. Ja pierdzielę. Dzięki, widzę. Ej, serio, jestem w szoku, że to zadziałało. Pojedźcie ze strzałką, fajna. Ułatwiło to, bo nie dostałem jednego blinda, dzięki czemu sporo HP zaoszczędziliśmy. Wolność. Gdzie twoja królowa? Królowa? Uwięziła cię. Pozwala zmarłym przejąć Midgard. To niemożliwe. Ja również nie chciałem w to wierzyć, ale musimy ją znaleźć. Gdzie ona jest? Cóż, nie mam pewności, ale... Roxy Lovewalkers? Vipek? Jeśli Rada Ośmiu powróci, być może odpowie na wyzwanie. Jeszcze jedna i królowa, z tego co ja rozumiem, tak? A która jest? No to chyba da radę dzisiaj to zrobić. Chyba, że serio królowa będzie broken, ale no nie wiem. Na razie jest dość łatwo. Z jedną miałem problemy, bo jestem tępy, ale tak to jest. Poszukiwanie Walkirii trwa dalej. Zgadza się, ale teraz wiemy, gdzie znaleźć Sigrid. A gdzie znajdziemy inne Walkirie? W innych światach. Główka pracuje. Muspelheim, Niflheim. Sigrun nie miałaby problemów z uwięzieniem Walkirii gdzieś poza Midgardem. Fajne, szczerze, fajne. Zaraz zerknę. Tylko za co to dać? Chyba za to. A nie, czekaj. Ja chyba muszę tamto, ale zaraz zobacz. Które to było?
Muszę tamto, bo w dupę to mi spada level z tym. Dobra, idziemy dalej, co? Dobra, zaraz jestem. Ładujemy się do pieca. Ja wczoraj po fabule to arenki poszły. Areny były łatwe. Nie, nie, kończu, to jest, wiesz co, misklik, tak szczerze. Czekaj, głos z miecza. Mówi, żeby przejść tędy. Co? Gdzie? Którędy? Chodzi o portal? Uważajcie! Na co? Przez nubek, pato. Też mam mało HP. Cześć, co ona? O nie, znowu ta. Podobno do ta. Co to w dupę jest? A no, dobra. To są wszystkie ekipy. Czekaj! Co? Trochę inaczej zagrała. Fuck! Już po wszystkim? Ale lakierek pieprzony. Ale close! Pierwszy początek ogólnie. Kontrować się dał niej coś? Bądź gotowy. Fuck!
tam ty szryj. Opa. Ale jest szansa, że się uda. Ja pierdzie, ale gównem jestem. Dwa razy zagrałem jak taki pawian. Bądź gotowy. Fuck. Boże, te nogi tyle to daje? Dobra, ładowanko od tyłu. Spokój, park. Jeszcze chwila.
Dobra, jest. Spać! Ej, what? Dupę te walkirie mi odskamowaliście. Chyba, że królowa będzie ciężka. Wolność. Tak, zgadza się. Jesteś wolny. Dobra, Michu. Zniszczyłeś moją materialną postać. Serio, Jolk? Mogę takie drogie? Ci podziękować. To chyba wystarczy. Wdzięcznością nie zapłacisz za naostrzenie broni. Walhalla czeka. Żegnajcie. Pa. No zobaczymy tą waszą królową. Czy będzie 400 dedów na królowej? Dobra, bo nie będę ten. Bo będzie jak z tą czwartą. Czy myślałem, że tak easy, a potem nabiłem 13 dedów. No to do Rukstul ab Valkyrs. Jak pamiętasz, wejście jest przy dwóch posągach wioślarzy na drodze do Dłuta Tamura. Ta twoja królowa jest silna, tak? Silniejsza niż pozostałe Walkirie? Delikatnie mówiąc, bracie. Więc musimy się przygotować. No zobaczymy. Mam full set Walkirii w ogóle. Lepszy jest niż mój? O, w końcu. Nie. Jakie nie w dupę. Inne teraz ręki w dupie ja mam, ja robię Valkyria Run. I walę lotę z tej gry. Czekam na Ragnarok. O, wielki ornament w końcu. Dla każdego, kto pokonał Walkirię, otwiera nowy poziom wyzwań. Wróciły chyba wszystkie miecze. Czyli teraz się da farmić ognie, tak? No, ulepszę, Eku, ulepszę. Nie no, gorsze, gorsze to jest. W sensie zależy, pod co chcesz iść, ale dla mnie gorsze. A, nowe skille, racja, racja. A, to w sumie gówno dają te rzeczy. A to ze zmianą postawy wszystko jest. To jest useless. Ja tego nie używam. Trwale zwiększa szczęście o 10. O, miłe. Dobra, to jednak fajne rzeczy. Siła, runy i szczęście o 10. W sumie jakbyśmy ulepszyli na maksa, ale nie, bo mi nic nie leciało. Nic mi nie chciało lecieć, ja nie mam nawet ulepszonego... Ja mam ledwo ulepszony ten set z tego, z Nilfheimu. Tak? Ja tu byłem czy nie, bo nie pamiętam. To ta komnata, tak? Rockstyl. Ano chłopcze, miejsce obrad Walkirii. Nie byłem. Walkirie pochodzą z Walhali, zgadza się? Widzę, że ktoś tu się przykładał. Zgadza się. Walhala, wielka sala Einherjerów. To ich dom w Asgardzie. Ale kiedy tam są, znajdują się pod czujnym okiem samego Wszechojca. A stosunki między Walkiriami a Odynem były napięte, gdy służyłem mu za doradcę. Cóż, to jeszcze dłuższa historia, chłopcze. Lepiej poszukajmy jakichś wskazówek. Gdzie ona jest? Ty, to są trony Walkirii? A, muszę odłożyć korony ich, w sensie hełmy. Rany, wróciłaś. Pogadajmy. Co to jest? Gunr, pani wojny. Po każdej walce, małej czy dużej, pojawiała się jako pierwsza, by wyłonić duchy godne wyprawy do Walhalli. Paskudna rola, ale ona się nią szczyciła. Po każdej walce? Niemożliwe. Tak było. Oczywiście pomagały jej siostry, ale Gunr zawsze była pierwsza na miejscu. Umiała osądzać poległych jak nikt inny, co było niezwykle ważne dla Odyna.
naprawdę ją cenił. Bo to ciekawe, trzeba obejrzeć. 4.40 glitchless? O kurde, to długo dość. Ale na najłatwiejszym poziomie? Gandul, przepiękna Gandul. I? To wszystko? Przepiękna Gandul? Żadnej opowiastki? A, wybacz chłopcze. Widok Gandul zawsze zapierał mi dech w piersiach. Co? Gandul miała złote usta, lotny umysł i tak cudną urodę, że dosłownie doprowadzała mężczyzn do szaleństwa. Odyn w końcu zabronił jej wstępu do Midgardu. Szaleństwo nie jest zbyt mile widziane w Walhali. Chyba lekki suzdak był w Midgardzie robiony. Kurde, długo. To nikt inny jak Geir Drifur, zbrojmistrzyni Walhali. Odpowiadała za uzbrojenie i szkolenie Einherjerów. Czego? Armii Odyna na Ragnarok. To przecież dla nich istnieje Walhala. Einherjerzy czekają w jadalni, bez przerwy ucztując, chlejąc i cudzo łożąc, ile wlezie. Gdy nastaje Ragnarok, Odyn wzywa ich do służby i walki w swym imieniu. Geir Drifur miała przy nich ręce pełne roboty. Widzowie mają fajne życie w Walhali, czy nie? Jak takie rzeczy only. Ta nie. Ta. To, moi mili, jest kara. Walkirie z natury są temperamentne, ale kara jest wręcz ucieleśnieniem gwałtownej burzy. Gwałtowna burza? Tak, spokojna i cicha. A potem zrywa się wicher, sprowadzając na świat istną furię. To może być nawet piękne, o ile znajdziesz sobie schronienie. Jej łzy obmywały nasiąknięte krwią pola bitwy. Sorry, widzę, że się pytam. Sorry. Na glitchach godzina 18? Czy minuta 18? Nie do godziny. Osądza poległych. To chyba najgorsza była, nie? Nie do końca, chłopcze. Chociaż z tego właśnie głównie słyną. I to jest ich najważniejszy obowiązek. Sam widziałeś, kim stają się zmarli bez osądu Walkirii. Sługami Hela. Dokładnie. Ruta Gundrskult. Teraz, kiedy nie sprzątają bałaganu po bitwach, Hel jest pełny dusz, których miejsce jest w Walhali. Naprawdę przykra sprawa. Serce Ruty pewnie pęka z żalu. Dobra, widzowie, zarawalimy ją. Zobaczymy. A, oto i Eir, medyczka. Medyczka Walkirii? Dziwne. Tak się składa, że Eir była dość dziwna. Bardzo cicha i spokojna. Gdy jej siostrom gotowała się krew, ona była niczym senny ocean. Zasklepiała rany śmiertelnikom i bogom. A nawet pewnemu arcymędrcowi, który przedobrzył z gorzałką i spadł z góry. Nie jestem z tego dumny. Znaleźliśmy! Coś tam wykonałem, jakieś zadanie poboczne. No, Hildr, pani potyczek. Całkiem nieźle dogadywała się z Odynem. Z Walkiriami zaś nieco gorzej. Większość czasu spędzała tu, w Midgardzie, obserwując właśnie wśród żywych. Od czasu do czasu siejąc ziarno niezgody. Żyła dla niesnasek. Niektórzy mówią, że była ich ucieleśnieniem. Ciekawe, co będzie robić na wolności. Dobra, dawaj te królowne i ją rozpieprzamy. Jest? Olrun, niegdyś córka potężnego wodza, zginęła, broniąc go przed rozbójnikami.
Olrun trafiła do Walhalli, gdzie postanowiła poświęcić się pogłębianiu swojej wiedzy po wsze czasy. Mocno wyróżniała się na tle bez przerwy ucztujących i pijących trunki dusz przebywających w Walhalli. Kto ją przekabacił? Odyn. W pochłaniającej opasłe tomy wojowniczce dostrzegł bratnią duszę. Mianował ją naczelną kronikarką Walkirii. Dobra, dawaj. To jest już ona? Aktywowałem portal, zobaczcie czego. Ale ja się pytanie, gdzie się derespił, ale pewnie tutaj od razu. No tu. A, tu po. Ale HP ma dużo. Dobra, nie zrobię ją za pierwszy. Wszystko dobrze? Ojcie, o Jezu. Ta ona ma skill różnych, rzeczywiście. Ty, ale jej się chyba co ileś pasków zmieniają, tak? Powiem tak, jest cieniutka, cieniutka jest. Widzowie, ją robię zaro. O Boże, ona ma też to. O Jezu, muszę toporem. O Jezu, ona wszystko, ja pierdzielę. Powiem tak, no, jest wymagające to. Co mi się zapowiada. O kurde, ty, ona ma tak dużo skilli, ja tego nie zapamiętam, widzowie. Ale zapieprzyło. Dużo skilli ma, trochę trzeba będzie ranów zrobić, żeby wiecie, bo mózg już jest za stara głowa, to ręce muszą zapamiętać. Rekord. Dobra, ale piąty zaczęty. O kurde, ślepota. Skadkę. O Jezu. Ona ma tak dużo, tak podobnych ataków. Kurde w dupę. Nic nie widzę. No jednak ta losowo to jest. Ja. Aha. Nie, znowu źle tu zagrałem. Nie zrobię jej chyba, widzowie. Nie wiem jak. No nie ma progresu. Progresu nie ma. Zobacz. Tego drugiego się nie da. Dawaj, ładuj synek. Ładuj ją synek. Nie mogłem mieć chociaż o 2 skille mniej ona? Uważaj!
można robić. Nie podchodzę, kija przyjął. Powiedz kiedy? Kiedy? Zobacz, tego w ogóle nie widać, że ona to robi. Ja pierdziele, no nie wiem, wcześniej... Nie mogę, tak lepiej po trzy hity niż po full bombu, bo to nie ma sensu. Pieprzyłem to, ale chyba rekord, nie? Chyba tyle dobrego. Nie da się, w dupę, ona mnie tym zabije. Fajnie. Aha, ubiłem. No to. Nie mogę, klikam. Rozpieprzone gałki. O co chodzi, no? Jezus Maria. Przecież powinna wilkiem dostać. Ale czego ty się pultasz, chłopie? Ja się mi popytam. Ja pierdzielam zniszczoną psychę przez tę grę. Zaraz ci wjadę na całą rodzinę śmieciu do trzeciego pokolenia. Opanuj się. Ja pierdzielę, bo nie wyrobię. Chłopie, już mam tak zrytą psychę przez tą grę. Jak jestem głupi, w dupę. Ja nawet i... Nie, nie powinno tak być. O, zapomniałem w ogóle o tym. Chłopie, build oparty na laserze, super, super. O co chodzi, no? Dupę na... Dobra, do tyłu się nie uczyło. Uważaj z tyłu! Nie widzę, luj. Gramy na oko. Ty, dobra, odkryłem coś. Zawsze w lewo unik. Nie. Nie, przecież w lewo jak zrobię to...
bo ja muszę prawo tamten, dobra, nie odkryłem. To jak zrobię w prawo unik, to mnie tamte chyba uderzy. A nie, to w lewo. Nie, to nie można w lewo. Nie wiem, czy to na lewo działa. Chyba nie działało. Nie wiem. Chyba zawsze jak robi doskok, to będę na lewo dał, prawo i tyle. Z tego, jakby tak nie dźgała, to bym ją dawno temu zrobił. To dźganie jest tak broken, bo ja go w ogóle nie widzę. Musi być jakiś trik na to, żeby unikać dźgania. Kamień od razu, to może by była szansa. A, dobra. Zapomniałem, ona tak rzadko to robi, że zapomniałem o tym skillu. Ale chyba rekord. Pierwsze skille, nie używam skilli widzowie.
bo mnie rozprasza i zbyt griduje. No właśnie, o to mi chodzi. Jakim ja jestem debilem? Nienawidzę tego skilla. Serio, nie wiem jak. Gdzie ona jest? Wygać mi się chce. Czemu ona mnie śpi? Serio, żygnę tam. Jezu! Zobacz co się dzieje przez ciebie. O co jest ten skill, skoro on super nie trafia? Ja pszolę te ostrza są! Po co ja je klikam? Że tu więcej nabiję dedów niż przez całą grę. Dobra, robię to teraz. Touchless. Nienawidzę tego skilla. I on to wie. Zobacz to! Trzy razy z rzędu mnie tu uderzył. Bo jest bossem, a ty parchę? Przecież gram kratosem, chłopie. Zagadka Olga, nie pisz mi o zagadkę, bo mi w łeb wybuchnie. Ja! Bije ją? Nagle skastowała kita i już. Ponad no, z 5 godzin już tego bossa bije, tak mi się wydaje. Nie jestem pewny. 4,5 godzin. Ostrożnie! Nie wiem, jakiś bug miałem na chwilę. Myślałem, że jej skillem nie uderzyłem raz. Nie wiem ile na skillach jest. Zaraz zerknę, bo mogę chyba użyć. No użyj się! Yeah.
uderzył mnie? Co za gówno, ciupa. Uważaj, ojcze! Nie, już lipa czuję. Sadgę giga. Tak dobrze szło. Dałem slowa, jak on miał autoatak. I akurat jak się slow skończył, to dostałem tym hitem. Ja myślałem, że jadałem... Jo, pierdzie. Nie wierzę w to, jaki unlucky gówno to było. Ale to było unlucky. To było tak unlucky w dupę, że akurat dałem slowa w tym czasie. Gdzie moje... To było gówno pieprzone. To było pieprzone. To jest gówno ran. A, depnij. Halo, niech mnie zabije. To jest gówno ran. Nie to! Mocny troll. Mocny troll ze mnie. Dziadek, ale trochę refleks. No staram się, staram. Będzie 500 deadów, czy nie? Pieprzony jestem w tym. On nic nie daje tutaj. Trochę sadzie. Dobra, zabij mnie. Chciałem przygridować trochę. To jest tak duper random moment. Widać smutek w oczach, no nie dziwię się. Weźmy podnieść, żeby mnie zabili w dupie z tym. Ja pierdziele, już mi się gra się nie chce takie coś. Moja nowa taktyka, bieganie wokół mapy, czekanie na ulta. Ale te skille są tak mało czytelne.
Aha! Aha! Ale tutaj jest problem taki, że dwa skille są bardzo trudno widoczne. Jedno, znaczy jeden w sumie taki bardzo, a drugi to tam luj, ale ten to pchnięcie to jest tak broken, bo ja tego praktycznie nie widać, jak on to używa. Jakby furia właśnie tylko po to brać? Na takie momenty, że jak nie ma uderzyć to klika? Nie mogłem skilla. Nie mogłem odpalić skilla. Ostrożnie!
Ja pierdziele, ale unlucky. Nie mogę! Czemu slowa nie mogę dać? Nie! Przyjaciele, uratowaliście Walkirę. Mam serce na pierwsze. Sigrun, jak to się stało? Mimirze, czy to ty? Jesteś już wolny, ale... Wolność ma swoją cenę, moja droga. Wiem coś o tym. Służyłyśmy Wszechojcu przez wiele zim. Ale tylko dzięki jego więzi z królową mogłyśmy zaznać odrobiny wolności. Jesteś dumny. Dzięki, widzu. Kochany jesteś. I wszyscy, co o tej porze siedzą. Bogini Freya. Kiedy Odin odciął jej skrzydła, zajęłam jej miejsce. Ale dla Wszechojca to było za mało. Wykorzystał prastarą magię, by wynaturzyć moje siostry. Chciałam ograniczyć szkody, zamykając je w miejscach, w których nikomu nie zagrażały, ale wkrótce straciłam też samą siebie. Sigrun, wybacz, że byłem taki nieużyty. Mogłem coś zrobić, albo przynajmniej spróbować. Co zamierzasz? Muszę połączyć siły z siostrami. Razem możemy przywrócić harmonię w krainach. Możecie być pewni, że Walkirie będą wam zawsze wdzięczne. Boże, tyle bicia. Jezus, obrat. Czekamy na Ragnarok. To było ostatnie, co zrobiłem w tym gowie. No, udało się, chyba. Nie wydajesz się zbyt szczęśliwy. Trudno jest czymkolwiek się cieszyć, będąc tylko ożywioną głową. Jestem wdzięczny, że udało nam się uwolnić Walkirię, ale można było tego uniknąć. Gdyby... Sam tak mówiłeś, głowo. To już nie ma znaczenia. Wszystko jest już przeszłością. No, no, zaczynasz gadać jak optymista. Mam dobry humor. Krasnoludy zajmą się Helenem. Twój tata jest zdeczka monotematyczny. Coś w tym jest. Też mam dobry humor. Można iść spać z dobrym humorem. Jezu, widzowie, ja myślałem, że się nie uda już. No tak, jo. Naprawdę, myślałem, że się nie uda. Dzięki, sąd. Ty jesteś gigaczad. Widzowie, co o tej godzinie siedzicie? Jesteście porypani, ale jest jednocześnie gigaczady. Serce dla was, koreańskie i zwykłe. O kurde, rzut toporem OP. Tylko, że po co? Skoro ja już jestem gigaczadem. I mam to w dupie, bo czekam na Ragnarok. Ja pierdzielę, ale ciężko. Co z tym hełmem teraz? Mam go zanieść krasnoludo? Nie da się go tu nigdzie odłożyć? Nie, nie da się odłożyć nigdzie. Czekajcie, jeszcze pójdę do Krasnali. Nie no, szło coraz lepiej, no powoli coraz lepiej szło, no taka jest prawda. Jeszcze tylko zobaczę, czy krasnoludy coś z tego chcą. Nie, nie da się oddać tak o... Myślałem, że będzie jakiś quest, że pojedzie, że odda krasnoludom. Dobra, widzowie, tyle na dziś z tej gierki cudownej. Czekamy na Ragnarok. I tyle. Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyk?
skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę 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 skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.